Witam, prawda? Witam, prawda? No to co? Wracamy do miasta sprzedać łupy. Tak, tak, nasz pierwszy wypad taki duży. Udany, jak najbardziej. Też właśnie warto wspomnieć, że gdybyście grali samemu, no to w zasadzie już tam po tej pierwszej jaskini trzeba by było się wrócić. Więc to też rozumiem, że może być jakiś zarzut wobec gry. Że trzeba się przynajmniej na początku wracać do miasta i tam sprzedawać swoje łupy. Ale szczerze mnie na przykład odpowiadał ten balans pomiędzy w sensie walką, eksploracją i wypadami, bo masz tą chwilę wytchnienia, nie? Że walczysz, ok, jest tam trudniej, a potem możesz sobie na spokojnie pooglądać widoczki, przejść, pomyśleć, co planujesz zrobić. No. Nie, no na razie jest spoko, naprawdę. Fajnie, czuć tą wyprawę, jakby jest, kurde. Chciałem takiej gry, która by bardziej właśnie na to zwróciła uwagę, że na ten aspekt tego, żeby te wyprawy były faktycznie takie trochę, no, bardziej realne, że trzeba się przygotować jakoś specjalnie, naprawdę. Kurczak? Kurde, atakujemy. idę. Spierdala. Nie dosięgnę go. To jakiś... Spierdala. Ale braknie mu ten, znaczy droga mu się skończy. Chyba, że ucieknie na lewo, bo dobra, ja idę po lewej jak chcę. Może umie pływać. O, przykro mi, panie. Chyba ci się... A, mięso tylko. Żeby chociaż jajko było. To jest fajne, bo ja widzę tego wroga, który tego tam pokonaliśmy na horyzoncie. I... Idzie drugi. Fajna rzecz. Ja lubię, jak przeciwnicy nie znikają. W sensie ich ciała zostają na ziemi. No, najlepiej. Jajko. Jak sami widzicie, tych przeciwników nie było, ale w tym czasie, jak my tam czyściliśmy ten obóz, to zdążyli tutaj przyjść. I to jest fajne, bardzo. I to od razu może też powiem, że ci przeciwnicy się nie respią. Oni co jakiś czas się pojawiają od nowa, ale jeżeli nie znajdujemy się dokładnie w tym obszarze, czyli jak nie znajdujemy się w Chersonisu, to po 7 dniach przeciwnicy się pojawiają na nowo. To jest fajne, bo jeżeli grasz tutaj na tym obszarze, to wiesz, że wyczyściłeś sobie tą mapkę, a jak tam wrócisz za jakiś czas i będziesz mieć ochotę akurat, żeby tam sobie pofarmić jakiś materiał albo wrócić do jakiegoś lochu, no to możesz sobie wrócić i zrobić. Ale nie jest to tak, jakby działa to w dwie strony. Chcesz, to możesz, nie chcesz, to nie musisz. Bo jest wiele gier, gdzie ci przeciwnicy ci wchodzą dosłownie, zabijesz ich, wracasz się i oni na nowo się pojawiają. To jest takie, ja osobiście tego nie lubię, nie wiem, jakie ty masz wobec tego nastawienie. No ja też, jeżeli chodzi o to im realniej, tym lepiej w zasadzie. Wiadomo, że oni tam, powiedzmy, że chodzi o to, żebym ja mógł sobie to jakoś wytłumaczyć w miarę i wtedy będzie spoko. Bo jeżeli fabularnie w grze na przykład trwa wojna i bardzo łatwo natknąć się znowu na jakichś bandytów, no to jest dla mnie zrozumiałe, ale jak tak po prostu jest mapa i na tej mapie są trzy miejsca, w którym są przeciwnicy i jak ich wszystkich zabiję, wyjdę z mapy, wrócę i oni znowu tam są, to jest takie, to jest trochę słabo. Już lepiej niech sobie są, ale niech właśnie sobie chodzą i nie wiem. Tak jak tutaj. No jeszcze, tak jak mówisz, jeżeli to jest jakiś tam zwykły bandyta, no to spoko. Najgorzej jak to jest jakiś typek z imieniem, którego zabiłeś fabularnie, a nagle się respi po tygodniu, nie? W tym samym miejscu. Tam zabiłeś Stacha jakiegoś i nagle po tygodniu wraca znowu Stacho. Nie wiadomo no. Czemu. Bierzesz maczetę, rozkładasz ją, czy nie? Mogę go rozłożyć, no. Rozkładam. To ty wziąłeś. No wziąłem, nie, myślałem, że powiedziałeś, że możesz rozłożyć. A, że ja mogę rozłożyć. A co ci przeciwnicy tu? Zobacz sobie.
Ciebie też robią tipples? Czy mi się wydaje? Nie, leżą. No to u mnie robią ten... tipples. Co to jest? Ale, no, mają te ręce rozłożone, nie? Stoją... Aaa, o kurde, no, nie, 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 leżą. Nie, to u mnie mają tipples właśnie. Nieźle. A, to taki mały błąd. O, kurczak, no, na horyzoncie. W ogóle sól jest do wykopania, patrz. Jedziesz z tym kurczakiem. Cały świat. Motherfucker! Pamiętaj, że masz tego skilla, jak padnie na ziemię, to... Teraz go jedziesz? A, patrz. Pierdala. Ty jesteś szybszy, ja nie dam rady. Ja go też nie dogonię, co ty. Ale mam pomysł. Jak się zatrzymię, to go potem z łuku. No, zatrzymaj. Kurde, muszę chyba sobie broń zmienić, bo to jest... No nie mogę się ochronić, nie? Zawsze mi zajebie. Jak ja, po tym jak ja jemu. Albo zbroję zmienić, albo nie wiem. Nie, to też jest jakby... Trochę jakby jesteś ofiarą tego początku gry, mam. W sensie, że po prostu lepszą broń tego rodzaju pewnie muszę zdobyć, która będzie szybciej operowana. Tak. To jest jedna rzecz, a po drugie to spoko. Będziemy mieć pazury wilka, nie wiem czy... Znaczy tej hieny. Na razie nie zdobyliśmy, ale jak zdobędziemy dwie sztuki, to będziesz mógł ulepszyć tą broń, którą masz i ona chyba też będzie szybsza. Przydałoby się. A na pewno będzie lepsza, bo ona wtedy krwawienie nakłada. Dodatkowo. No to spoko, to jak tak, to sobie ulepszę później i powinno być git. Bo wiesz, na razie nie mamy za bardzo w czym wybierać, nie? Nie. To najwyżej możesz się zmienić na broń jednoręczną tymczasowo na przykład. To. Ale to ci niewiele da, bo te bronie są tylko 0,1 szybsze. Gdzie tu do gościa sprzedać? No dobra, to tyle ci. A zobacz w ogóle. Czekaj, może. Co? Zerknę tylko co on ma, wiesz, bo czasami ma takie ofertę limitowaną. To od razu sprawdzę, czy tu ma coś wartego uwagi dla nas, ale nie ma, więc luz, wydał. Ciekam stamtąd. Mam tu coś dla ciebie. Mam dla ciebie tak, sztylet. Mam dla ciebie młot. I... Co to jest? Halabarda. Hełm. I sprzedamy te jasne odzienia arystokraty w takim razie. Lampa się wyczerpała. 132 dostanę. No to sporo. I oczywiście na chatę skoczymy pochować jakieś graty, nie? Tak, to. Co tu jeszcze sprzedać? Jajko. To tą naftą gęstą sobie naładuję chyba lampę. Czy nie? Pamiętaj też, żeby wszystkiego nie sprzedawać tak, wiesz, bezmyślnie, bo tu jest dużo rzeczy, które się przydają. Jak się ładuje lampę? Nafta plus stara lampa. A, crafting. Tak to. Gem, kolce. Ekstra. Szczęszcze. Mamy to cewicze z cierzo dla typka, nie? Ja mam tam za to tarczę od... Wiem, że tam był malutki akwamaryn potrzebny i coś jeszcze potem było, ale...
Ten łosoś do sprzedania. To na górze był ten koleś, ja idę, oddam to od razu. Okej, no on tam u góry był. Can I help you? Co porozmawiać? Here, a gift. Specjał z oceanu dał, razy 4. Bardzo ci dziękuję, proszę o to, twoja nagroda. No i tyle. Coś w ogóle ten ciekawy ten... Specjał? Zaraz zobaczymy. Gdzie to jest? Wyśmienite danie z jajek i ryby leczy, przywracając zdrowie, energię i manę. Dam ci 2. To dobra, to jest okej. Okay. Mamy 4, to dam ci 2. Nie to. Czekaj. Płaszcz włóczęgi to jest lepsze niż to, co mam, czy... 8, 3, a to... Is there something you need? Masz, rzuciłem ci tu, kurwa. Jedzenie. Masz. Okej, czekaj. Zamiast dać do ręki, kurwa, jak człowiek. A tu chyba nie idzie, wiesz, tak przekazywać. No, ale śmiesznie to wygląda, nie? Wiesz, mam dla ciebie jedzenie. Masz tu, kurwa, nie? Leż na ziemi. Podnieś sobie. Nie ma premii do sakwy, what? Może ja skoczę zobaczyć coś. Tu kowal jest przecież. Siema. No w ogóle ja goły jestem. Alright. No, teraz rozumiem. Ten pancerz też, kurde, zepsuty, ale to się naprawia w chacie. No, to... 2 zeta mi brakuje dla dobrego. Czekaj, tego. Gdzie mówiłeś, że jest to żarcie w ogóle? Tuż przed wejściem, tam gdzie byłeś, w sklepie. Tuż przed wejściem. Widzę, no, specjał z ocean. 2 zeta mi brakuje do dobrego pancerza. Wiesz co, ja ci może rzucę 2 zeta, bo mam. To dawaj. Chyba, że zdejmę to, co mam i mu sprzedam i skupię. Też można. No, bo tak, no też możesz tak zrobić, no. No. To zdejmiemy. What can I do for you? Alright. Także tak, ja chcę to. Za 5 tala. Tyle warte jest to, kurwa, łachmany, co mam na sobie. I biorę tego. Lekki pancerz płytowy. Łapka żyletkowa. A tak się ją robiło. Okej. Chcę coś kupić. No, już trochę poważniej. Trochę. I też fajnie się tymi postaciami operuje, jest fajny feeling poruszania się tutaj. Ta lampa chociażby, jak ona tam trzeszczy czy coś, to się wszystko tak buja na tobie i w ogóle jest spoko wszystko. Fajnie, fajne uczucie. To są takie smaczki, że na przykład zakładasz zbroję płytową i słyszysz ten dźwięk, jak te elementy z tej zbroi. Tak, zajebiste to jest, to bardzo dużo daje do mnie osobiście. Wiesz co, idę tą tarczę oddać z grzyba, bo tam 70 monet, nie mówię. Okej. Okay. To może ja idę na chatę, ale to nie będę mógł wejść bez ciebie, nie? Chyba możesz wejść, mi się wydaje, że na takie małe lokacje to... Kurde, wody powinniśmy uzupełnić. Właśnie po nią lecę. To idę też. Właśnie to są takie smaczki, które mają znaczenie, nie? Że tam... Właśnie ten dźwięk tej zbroi, albo właśnie, że ta lampa sobie tam zwisa z tyłu.
I nawet widzimy, że jak stamina mi spada, to moja postać już tak coraz biegnie inaczej, jest bardziej zmęczona, nie? Garbi się, no. Tak. No tutaj jakby na tej pierwszej mapie mamy taki cel, żeby... bo możemy zrobić... Znaczy inaczej. Są dwie zbroje, które może zrobić nam kowal. Pierwsza to jest Amolitu i ona to jest zbroja, która daje więcej odporności na zimę. I jest zbroja z niebieskiego piasku, która jest jedną z lepszych zbroi w grze, ale nie daje żadnej odporności na zimę. I po prostu obawiam się, że musimy zrobić najpierw zbroję z Amolitu dla Joe. Bo zanim my dojdziemy do tego etapu, że będziemy mogli sobie na tę zbroję pozwolić, to już zima będzie tutaj. To jest też jakby kolejna mechanika, że w tej grze są sezony normalnie. Czyli mówisz, że tutaj zacznie padać śnieg, gdzie jesteśmy teraz? Tak. Zajebiście. To jeszcze lepiej, ja uwielbiam takie rzeczy. Po prostu mija czas, wiesz, zaczyna się jesień, zima. Gdzie ty idziesz? Nie oddałem tej tarczy, wiesz. A, dobra, no, ja spróbuję. Graty możesz wejść, ja wchodziłem normalnie. Zobaczymy, teraz wrzucimy graty do schowka. Jajka może. Tego łososia tam, czy tam tego pstrąga zwykłego, to możesz zabrać i sprzedać od razu. Tam widziałem, że leży. Surowy łosoś leży. Mam ten rzadki okaz grzyba, którego szukałaś. Ach, tego właśnie szukałem. Dziękuję, Mister Dominikan. W pełni zasługujesz na nagrodę. No i dostałem 70 monet. Kurde, resztki jedzenia, będąca siedliskiem chorób papka, efekty nieudanego przepisu. O ty skurczbyku. Dostałeś kasę? 70 monet? Bo ja nie dostałem tej kasy. Ja nie widzę. Mam 103 przy sobie, to chyba dostałem, no. Chyba dostałeś, no, bo ja nie dostałem nic. Kurde, szkoda by tego po jednym może. Która jest godzina 12. To kasę wrzucam do tego, do schowka, nie? Ja, no jasne, jasne. Uf, wszystko. O, do schowka, co tu do skóra na sprzedaż miała być, siedź. Cewicze w sumie nie potrzebuję. To niech na razie leci tu. Coś tu jeszcze trzeba schować. Antidotum w jedno. Bo tyle nie potrzeba. Grzyb jakiś. To może. Dobra, a jeszcze widzisz, jeszcze nie wszystko. Skóry muszę sprzedać. Bandaże mamy, to mamy. Dużo żarcia mam przy sobie w sumie. Łapka żyletkowa, w sumie bym wziął może żyletkowa. To jest gówno, to ja to od razu wezmę i będzie to wyrzucenia. O, mamy sprzedać. Mamy jedne kości drapieżnika, to jeszcze jedne i będziesz mógł ulepszyć broń. Tu zostawiłeś posłanie. Czasami nie zostawiłeś swojego? Nie, no ja miałem dwa z jakiejś paki, mam przy sobie jedno. Okay. Prowizoryczne. Okej. Okay. W ogóle jagody, to trzeba zbierać i przerobić. Jak coś, to ja tu rzucę, wiesz, żebyś miał też tę tartinę z czerwono-jagodu. Z czerwono-jagód, o. Spoko. Mam przy sobie kilka chyba. Masz kilka, no to jest spoko. Dwa. Bardzo dobre na start do regeneracji staminy.
Teraz nie wiem, czy ten młotek sprzedawać już w końcu, czy go zostawić jeszcze. To co? Następna wyprawa przed nami chyba, nie? Chyba się prześpimy jeszcze, nie? Czy co? Tak, i naprawę coś tam, bo chyba coś miałem zepsute. Tylko jeszcze, wiesz co, może sobie zróbmy herbatę. Bo nie zrobiłem herbaty żadnej, a ostatnio na murach... Ja mam jedną. Dupsko trochę. Mam dwie nawet, w sumie jakieś inne. No, jedna regeneruje maksymalne życie mineralna, i a ta od many to tam chyba nie straci. Herbata mineralna. Ej, jeszcze jedna ważna rzecz, widzisz, to jest może moment dobry, żebyśmy o ten... Wyrzucaj plecak przed spaniem. Aha. Czemu? Wtedy się nie zużywają jedzenie w plecaku. A, widzisz, dodamy 2 godziny na naprawę też, nie? No, ja dałem 3 nawet. Będzie taka faza, to będziemy mieć questa do zrobienia. Zobaczysz ciekawostkę kolejną. To jest fajne, że ja mogę wrzucać itemy do twojej skrzynki i wiem, że one tam będą, nie? Się obawiałem, że będzie coś na zasadzie, że ja nie będę mógł z niej korzystać. Ale tak jak wiemy, że będzie normalnie zapisane, okej, to... Wrócimy. O, ty jeszcze nie wyzdrowiałeś do końca. Mam poszerzały trochę ten pasek, no nie wiem czemu. Za mało spałeś, wiesz? Musiałeś dużo życia stracić. Musiałbyś tą herbatę czerwoną wypić, jeżeli masz mineralną. Nie, mam korzenną i kojącą. No to nie, to musisz mieć mineralną. Mam idzie zrobić, ale akurat nie mam przy sobie tego krząszcza. Teraz tu miałem coś wyrzucić, nie? To... Kolce. Znowu tu? Tak, będziemy musieli parę krabów tu rozwalić. Znaczy może zależy, nie? Jak nie będą się gdzieś kręcić w pobliżu tych miejsc, które potrzebujemy, no to... To spoko, ale jak będą gdzieś blisko... No to jest skrót, wiesz, jak chcesz na tą plażę zejść. Tak myślałem właśnie. No, mniejszą drogę. Przy okazji te hieny, nie? Ciekawe, czy tam dalej są. Te hieny są też potrzebne, bo tam musimy te kości zdobyć, żebyś mógł tą broń ulepszyć. Dobrze by było. O, słyszę jak ci zbroja pyka. Fajne, fajne. Tam jeszcze pamiętam, że były jakieś skillu tego, znaczy to mi tak musimy wszystko wykupić. Tego typka tam trenera, że tam chyba na blokowanie właśnie jest, że jak blokujesz to ci mniej staminy zużywa, czy jakoś tak, albo więcej równowagi. O, jest jeden, ale to po lewej na szczęście. Fajne są te muszle, nie? Fajnie się świecą w nocy, bo później. Tak, musimy się przejść wzdłuż plaży. Idzie modliszko. No właśnie, tam ta jedna z tyłu chyba walczy z kurczakiem. Tam coś widziałem. I przyszliśmy tutaj między innymi po to, że tutaj jest do zebrania niebieski piasek, to od razu zbierz, bo to
do twojej zbroi. Się przytrzyma. Dobrze się świeci ta modliszka. A wodorosty. Te kolejne. Tam jest jaskinia, zaraz do niej pójdziemy. Oj, tutaj jest chyba to, co potrzebujemy, tak. Amolit. Do twojej drugiej zbroi. Amolinium. Amelinium, tego nie... Amelinium. Musimy zerknąć do jaskini. Tutaj jest taki motyw specjalny z tą jaskinią, że jak wejdziemy za wcześnie, to wiecie jak jest, jak od ruchów księżyca, czy tam od tego, czy jest księżyc, czy jest słońce, to fale zależne są w oceanie. I tutaj jest podobnie, że jak przyjdziemy tutaj nocą, to woda się cofnie w jaskini i będziemy mogli ją eksplorować, a jak przyjdziemy w ciągu dnia, no to nie będziemy mogli... Oj, teraz jest... Ale faza. Jest ten, jest gotowa do eksploracji, tylko się trzeba przygotować. A żeby się przygotować, to rzucę ci tutaj faskę. Zbierz to i to i połącz ze sobą. Jedną naftę i jedną szmatę. Naftę i jedną szmatę. Gałgan ognia. Oczywiście łyk wody, to jest już standardowo. Zawirujmy przed walką. Idzie, idzie już krewetka, także się szykuj. Plecak. Uważaj, bo nas firebola z takiego z daleka. O. Wow. Ale to minąłem, ty. Kurde. Dumny jestem z siebie wręcz. I tak, o kurde. Jak powalony był. Dobry. Robiony. Ciao z krewetką. Trochę oberwałem, ale bez przesady. Ale i tak lepiej niż przy tej pierwszej, nie? O, no, no. Ta pierwsza to nas tam nieźle pobiła. Tu już tacy lepiej przygotowani i to... Dobrze poszło. Jakieś graty. Wino. To twoje ulubione, nie? Ty lubisz wino. Czerwone lubię bardzo. Piasek niebieski, to raz pozbieram. Jedna sztuka. Dwie sztuki, o, no to fajnie. Tu jest jeszcze jeden piasek. Czyli mamy 4-5 sztuk razem chyba z twoim. Zobaczmy, czy tu jeszcze coś jest. O, czysta woda. Teraz napełnić bukłak. Jest okazja. Widzisz tu coś jeszcze? O, wodorost. Wydaje mi się, że chyba wszystko, nie? To zwiedziliśmy. Chyba tak. Gratów nie pozbierałeś jakiś. Ja zostawiłem tam coś. Larwy jakieś. A, widzisz, błędnie, bo jedna larwa to 4 te monety. Ta, o co ty? No to fakt. Bo te larwy to tam, jak chcesz gałgan od elektryczności zrobić, to musisz połączyć ze szmatą. No. Bo to było tak właśnie od elektryczności larwa, od zatrucia chyba trzeba było ten ślepiak krabie, od ognia nafta i od tego, od lodu to chyba trzeba było wodorosty. Albo coś takiego. Jakoś tak to było. Patrz, idzie do nas. Chyba nas prowokuje. Usłyszał krzyk swoich braci.
z jaskini. O, widzisz, jak ta latarnia na nasz dom się świeci tu z daleka? No, widzę, widzę, zajebiście. Możesz, dzięki temu wiesz, gdzie jest miasto, nie? Jak ktoś się w miarę tam orientuje, że tak naprawdę mieszkamy w latarni. Patrzę, czy tu jakieś ryb nie ma, ale... Nie ma to jak spacer po plaży wieczorem. To tak samo lubiłem zawsze w Świno, kurde, przejść się wieczorem po plaży. Bardzo fajnie i sympatycznie. Ten chłodek szczególnie latem. Od razu się przywołują miłe wspomnienia. Także gierka jak na razie super, a my zobaczymy się w następnym odcinku naszych szalonych przygód. Na razie. Na razie.